tvpodkarpacie.pl. Na minionej sesji radni powiatu sanockiego mieli przeznaczyć blisko 90 tysięcy złotych na przebudowę fragmentu drogi z Beska do Wzdowa. Kwota ta pochodzi ze sprzedaży betonowych płyt z powiatowego zarządu dróg. No ubolewam nad tym, że decyzja rady powiatu sanockiego jest taka, a nie inna. Modernizacja drogi powiatowej Besko-Wzdów upadła. Trzeba uszanować demokrację. Niemniej jednak te argumenty, które przedstawiałem, moim zdaniem były godne uwagi. Przede wszystkim przepadło 100 tysięcy złotych z gminy Besko, które miało być dołożone do remontu modernizacji tejże drogi. Tak z rozżaleniem decyzję radnych komentował Stanisław Fal. Wynik głosowania to nie żart. 5 głosów za drogą, 7 przeciw, przy 9 radnych nieobecnych. Wśród obecnych na sesji był Adam Drost, który miał swoją koncepcję na wykorzystanie tych środków. Ta kwota pozyskana ze sprzedaży tych płyt pozwoli nam dokończyć remont ulicy Konarskiego, gdzie droga jest w tragicznym stanie i nie jedno domostwo, nie jedna rodzina oczekuje na naprawę tej drogi, tylko no, kilkaset pewnie rodzin. Dlatego no, przede wszystkim przez to, że środki pochodzą z terenu miasta, po drugie, że jest to inwestycja niedokończona, którą należy dokończyć i te środki pozwolą nam w całości zakończyć tę inwestycję. Na którą już wystarczająco długo czekają mieszkańcy Konarskiego. Pozostała jeszcze część do zrobienia, która wygląda w chwili obecnej jak ser szwajcarski przysłowiowy, dziura na dziurze, same problemy. Mieszkańcy wielokrotnie monitorowali w sprawie tej ulicy, monitorowali do Rady Dzielnicy Zatorze, monitorowali do nas bezpośrednio, również do mnie jako do radnego. Robimy co możemy, żeby tą sytuację jakoś poprawić. Co do tego, że remont Konarskiego jest koniecznością, wątpliwości nie ma nikt. I taką potrzebę dostrzega również Stanisław Fal. I w tym momencie pojawia się ale. Ja rozumiem, że remont tejże drogi także jest potrzebny. Przy czym z tego, co ja wiem, ta droga do remontu miała być przeznaczona w roku 2014. I na ten cel powiat ma zabezpieczyć środki. Jeżeli chodzi o pewne założenia, one są sukcesywnie realizowane i również ulica Konarskiego, tak jak wcześniej informowaliśmy, jest planowana w 2014 roku i mam nadzieję, że uda się ją zrealizować. Słowa starosty jednak nie budzą zaufania u niektórych radnych. Odwlekamy z roku na rok, a za chwilę okaże się, że w 2014 też nie będzie środków i nie zrobimy dalej tej Konarskiego. Pojawiły się środki, jest możliwość, wykorzystajmy te środki, dokończmy ulicę Konarskiego, bo zaczynamy inwestycje i nie kończymy. Tak się nie powinno robić. Będziemy walczyć o tę sprawę do końca. To jest tutaj sprawa priorytetowa w chwili obecnej. Naprawdę dokończmy to, co rozpoczęliśmy, a później zajmujmy się kolejnymi remontami, kolejnymi inwestycjami. Które z pewnością są potrzebne, więc na przyszłej sesji powtórka z rozrywki. Tylko wynik głosowania może być zupełnie inny, a zwłaszcza gdy odnajdzie się 9 brakujących radnych. tvpodkarpacie.pl